Magda, znajdujemy się na premierze filmu 365 dni. Jak emocje? Jesteś poddenerwowana, czy wręcz przeciwnie, spokojna, że wszystko się udało i poszło tak, jak trzeba? Ojej, no na pewno jestem poddenerwowana, bo film już przed premierą wywołuje duże kontrowersje. Mam nadzieję, że udało nam się sprostać wyobrażeniom czytelników tej książki, fanom tej książki, że nie zawiedziemy po prostu. No ale również jestem podekscytowana, bo zawsze ten dzień premiery to jest taki dzień, kiedy oddajemy film, naszą pracę w Państwa ręce. Właśnie, już sama o tym wspomniałaś, bałaś się tych kontrowersji, które wybuchły przy okazji tytułu 365 dni, bo one rzeczywiście na sporo przed premierą filmu już zaczęły się pojawiać. Wydaje mi się, że te wątpliwości w moim przypadku pojawiły się przed przyjęciem roli, po prostu. Przecież wiedziałam, jaki to jest gatunek literatury i o czym on opowiada. I oczywiście ta decyzja przyjęcia tej roli nie była dla mnie łatwa, ale wolę ryzykować i zobaczyć, co będzie, niż stać w miejscu. A boisz się tej konfrontacji z widzami? Bo tak jak wspomniałaś, to jest największy krytyk. Ci wszyscy, którzy przeczytali 365 dni, mają własne wyobrażenie na temat filmowej adaptacji, ale też mam wrażenie, że oni też są najbardziej wyrozumiali i że przyjmują wszystko to, co zaproponowała Blanka Lipińska, tak bardzo, bardzo ochoczo. Jestem pewna tego, co wykonałam na planie i ufam temu, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby postać Olgi była jak najbardziej wiarygodna. I tego się będę trzymać. Opowiedz o Oldze. Co to jest za bohaterka? Czego po niej można spodziewać na ekranie? Olga jest bardzo otwarta, odważna, pewna siebie. Jest osobą ekstrawertyczną i to było fajne doświadczenie po prostu. Tworzyć postać wyłącznie na bazie swojej wyobraźni. Nie szukałam, jakby powiedziałabym, punktów wspólnych między mną a Olgą, poza tym, że jest oddaną przyjaciółką i to było naprawdę super. Szczerze mogę powiedzieć, że na planie doskonale się bawiłam i też chyba taki jest ten film po prostu, jest o dobrej zabawie. Jak współpracowało ci się z Anną Marią Siekludzką, bo w zwiastunie przez fragmencik pojawiacie się razem i widać, że jest chemia, że to wszystko ci zadziałało. Właśnie, wydaje mi się, że to jest kluczowe w takich relacjach jak przyjaźń, że chemii nie można zagrać, a tutaj chemia jest. Boisz się porównań, że 365 dni to będzie polskie 50 twarzy Greya, bo takie głosy już się pojawiają. Absolutnie się tego nie boję. Sama gram w teatralnej wersji 50 twarzy Greya, czyli w klapsie 50 twarzy Greya w Teatrze Polonia. Więc absolutnie. Zresztą my nie jesteśmy tymi postaciami, my gramy te postacie. Jesteśmy aktorami, po prostu mamy to dobrze zagrać. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 365 dni? Co sprawia, że Polki przede wszystkim pokochają ten film? Mogą się spodziewać dobrej rozrywki z pieprzem.